To ugrupowanie, przedstawcie się. Magdalena Szczucka, M Polska. Powstaliśmy po protestach antyakta, Dniu Gniewu i protestach wolnokonopnych. Panie Europośle, z projektu konstytucji według PiS-u zniknął ostatnio punkt na temat zadłużenia państwa. Chodziło o progi 55-60%, które zakładały budżet zrównoważony. I nasze pytanie w związku z tym, czy PiS zakłada dalsze zadłużanie naszych obywateli i niszczenie naszej polskiej gospodarki? No to pytanie o zadłużenie to trzeba by skierować w stronę Platformy Obywatelskiej. To ona zadłuża państwo w tempie niesłychanym. 300, o ile dobrze pamiętam, 300 miliardów w ciągu 5 lat. Panie Europośle, czy w takim razie z Platformą zamierzacie zadłużać dalej państwo i skoro z projektu zniknął ten punkt, to może pan się wytłumaczy. Prawo i Sprawiedliwość nie zadłużało państwa. Zadłużanie państwa jest problemem obecnej koalicji. Niech ona się z tego tłumaczy. Zegar Balcerowicza w Warszawie to jest podsumowanie obecnych rządów, nie Prawa i Sprawiedliwości. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości tych zegarów nie trzeba było wieszać. Ale za państwa kadencji również rząd się zadłużał. Panie pośle, to nie Nie rosło. Panie pośle, rosło. Oczywiście, że rosło, ale nie w takim tempie. Pan to jako sędzia powinien mieć stanowy kręgosłup moralny i przyznać, za czasów Prawa i Sprawiedliwości też Polska była zadłużana. A ja powiem, że za czasów SLD też również nie było zrównoważonego budżetu. Proszę to powiedzieć. Panie pośle, krótkie pytanie. Czy dzisiaj pan... problem zadłużenia to dzisiaj, proszę ale państwa. Ale tylko tak czy nie? No były różne wskaźniki ekonomiczne. Ale panie Europośle, proszę o zadłużenie Polski rośnie od wielu lat. Zadłużenie Polski za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było żadnym problemem. Zadłużenie Polski jest problemem dzisiaj i to tak wielkim, że trzeba podnosić wiek emerytalny, żeby wysłać sygnał do rynków finansowych, żeby się nie załamała polski budżet, żeby się nie załamał, żeby można było jeszcze dalej pożyczać i zwiększać to zadłużenie. Panie pośle, jeszcze na zakończenie programu, jak sądzę, miód na pani.